Dzień dobry i witam ponownie w Kwadratowych Przygodach. Pomyślałem, że stworzę sobie nowy świat, żeby zacząć się kompromitować ponownie od samego początku. Na bazie moich poprzednich błędów i przypałów mam nadzieję, że tym razem będzie mi szło lepiej. I też w ogóle zrespiłem się przy jakiejś fajnej wiosce, więc przynajmniej na samym początku... Na samym początku powinno mi iść lepiej, ale ze mną to jak zawsze nigdy nie wiadomo. Więc w ogóle się rozejrzę, co tu znajdę i co będę mógł oczywiście stąd ukraść. Bo jakby nie mogłoby być inaczej. Jest tu trochę biednie, bo nie mogę nigdzie znaleźć żadnych skrzynek. Jakby tutaj chyba bieda naprawdę zawitała już bardzo dawno temu. Wydaje mi się, że jeszcze chyba tutaj nie byłem. Gdzie są skrzynki? Natomiast zajebię łóżko, bo... Dlaczego nie? Jestem w sumie zdziwiony, że nie ma tu żadnych skrzynek, natomiast tak jak prawdziwy Janusz poczekam po prostu, jak wszystko tutaj wykiełkuje. W sumie tu jest więcej chatek, więc mam nadzieję, że tutaj będą jakieś skrzynki. O! Dosłownie papier. Jeżeli dobrze kojarzę, jest to chyba to do czarów? W sumie tą skrzynkę też zajebię, jakby takim się nic nie przyda i tak tutaj. A trzeba sobie jakoś radzić w życiu. Ponowna bieda. W sumie to chyba są wszystkie domki tutaj. Wezmę jeszcze tą słomę, nie wiem po co. Ale zawsze się do czegoś przyda. Wydaje mi się, że ona chyba jest tylko do kwestii dekoracyjnych. Jakby moja znajomość tej gry nie wzrosła jakoś mocno od ostatniego czasu, gdy w nią grałem, więc... Będę potrzebował znaleźć jakieś miejsce, gdzie będę mógł się zaszyć. I w sumie chyba spoko by było zrobić to gdzieś tutaj, ze względu na to, że cały czas będę mieć w pobliżu tą wioskę. I też jest tu dużo zwierząt. Dobra, muszę coś tu zabić, bo dosłownie zaraz umrę z głodu. Jeżeli zjem surową, to pewnie się zatruję. A nie, wow, okej. Wydaje mi się, że ostatnio jak tak jadłem, to dosłownie byłem zatruty, ale to może. Po prostu moje delulu się odzywa. Zobaczę jeszcze, co jest tam dalej. Jeżeli będzie dalej ten las się rozciągał, to po prostu wrócę koło wioski i tam... się gdzieś zaszyję. Mam tylko nadzieję, że się nie zgubię. Dlatego idę cały czas prosto. O nie, widzę, że coś tu się pali i to nie przeze mnie. Czy to jest lawa? Nie, pożar. Czy tak czy siak jest tu coś ciekawego? Jest tylko lawa. Okej. Dobra. Chyba nie ma sensu zagłębiać się tam dalej z moim szczęściem. Po prostu skupię się na tym terenie obok wioski. Najwyżej później gdzieś wyemigruję. A teraz pytanie, czy to jest na pewno dobry kierunek? O nie, czy ja naprawdę się już zgubiłem na samym początku? Wow. A nie, widzę te domki tam, więc jednak się udało. W sumie nie wiem, po co tu wracałem, skoro zajebałem te łóżko i mogłem zasnąć dosłownie gdzie tylko chciałbym. A więc zacznę sobie od zebrania trochę drewna, żeby dosłownie mieć jakiekolwiek narzędzia. W sumie też tam jest woda, więc może uda mi się zrobić jakiś pseudoport. Tu chyba faktycznie gdzieś tu się oswoję. Albo po prostu zrobię prowizoryczną bazę, jak to robiłem do tej pory, żeby po prostu mieć gdzie żyć. Okej, będziemy musieli przede wszystkim zacząć od patyków. Jakby inaczej. I zrobimy sobie kilof. Łopata chyba na razie nie będzie mi potrzebna. Siekiera na pewno. Jakiś miecz, żeby dosłownie nie umrzeć w pierwszej kolejności. Dobra, ten stołek sobie stąd zabiorę, bo na razie mi tak nie będzie tu potrzebny.
Ale cały czas mam wrażenie, że to jest najgorsze miejsce, jakie mógłbym wybrać do tej bazy, więc może faktycznie się jeszcze tylko rozejrzę tam dalej zobaczyć. 5 hours later. O, wow, okej. Okay. Przypuszczam, że z moim szczęściem prędzej czy później tam wpadnę, więc na razie sobie nie będę zabierał tego honoru. Ale jestem ciekaw, co tam jeszcze jest po tej drugiej stronie. Czy cokolwiek tam jest. No dobra, widzę, że tu jeszcze chyba jest gorzej niż tam. Więc chyba na razie nie ma sensu tutaj się jakoś zagłębiać. 5 hours later. No dobra, to w takim razie zacznę się w końcu jakoś tu osiedlać. W sumie spoko, że tyle jest tych zwierząt. Tutaj przynajmniej będę mógł łatwo zrobić jakąś sobie mini farmę. Przynajmniej nie umrę z głodu w ciągu pierwszych 10 minut. Jezu, czy ja mam jakiś autyzm, czy ta kura po prostu jest faktycznie tak ciężka do zabicia? Okej. Nieważne, jak ważne, że zabita. Dobra, mam tu jakieś surowe mięso, więc jazda. Jeszcze dodatkowo mamy jaskinię? Nice. Dobra, muszę jednak zrobić tą nieszczęsną łopatę tutaj. Więc jazda. Dobra, na razie sobie dosłownie tylko wyrównam trochę grunt. W sumie też będę potrzebował kamień. Nie, czy to jest handlarz? Tak. Dobra, nie mam teraz czasu na rozmowę o naszym zbawcy. Okej, ile tego mam? O, dopiero 9? Wow, jaka bieda. Więc wydaje mi się, że tylko teraz sobie trochę tego rozrąbię, a później w międzyczasie pomiędzy odcinkami pozbieram więcej materiałów, żeby mieć z głowy. O nie, co się dzieje? Czemu? Nie wiem, co się dzieje. Czy ktoś umiera? Dobra, myślałem, że zostawiłem gdzieś łóżko, natomiast było cały czas ze mną, więc na szczęście nie umrę pierwszej nocy. Dobra, teraz będę potrzebować trochę kamienia. W sumie nie wiem, po co idę gdzieś, skoro mam to dosłownie obok. I też od razu węgiel. Ciekawe, czy dalej będę mieć takie trudności, żeby znaleźć żelazo, bo ostatnio pamiętam, że naprawdę zajęło mi to bardzo dużo czasu. Przede wszystkim IQ, żeby to znaleźć. Potrzebowałbym zrobić sobie piec, na którego mnie jeszcze nie stać, więc jeszcze musimy pokopać. 5 hours later. Dobra, zróbmy sobie teraz piec, żeby cały czas mieć żarło pod ręką. I węgiel. Dobra, okej, okay, tak prezentuje się mój nowy dom. Mogę jechać dalej. Będzie chyba to moja pierwsza budowla, gdzie będę mieć dosłownie deski jako podłogę, a nie dosłownie kurz, ziemię i jakieś inne gówno. Więc tu już na pewno będzie progres od samego początku. Dobra, w sumie chyba trochę mi to jednak zajmie, więc może na tym momencie się zatrzymam z odcinkiem, a w międzyczasie faktycznie sobie pozbieram materiały. Więc tak by się prezentował początek kolejnej katastrofy. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia niebawem. Na razie.